Dobra, zaczynamy challenge. 5:30. Rower za 0 zł. Podróż od zmierzchu do świtu. Zobaczymy, jak to będzie. Wow. No, piękny poranek. Na samym morzem nie ma chmur. W głąb lądu jest troszeczkę chmurek, no ale mam nadzieję, że się uda podróż. Jadę najpierw na Kołobrzeg. Jest fajnie. Gąski. Wietrze 15 km za mną. Jest ok, będę nagrywał chyba co 20 km. Garmin na tym rowerze. Wygląda trochę śmiesznie. Podczas kiedy kupowałem Garmina, to rower, hej, jest tańszy od Garmina jakieś 8 razy. Ale R10 pusta. No, to się rzadko zdarza. I wjeżdżamy sobie do Ustronia. Wszystko jeszcze puste, tylko żaba działa. Rower waży gdzieś koło 19 kilo. No nie jest tak komfortowo jak na swoim, ale przyznam szczerze, że poprawię sobie jeszcze trochę siodełko, ale muszę po specjalne klucze gdzieś zaglądnąć. Może na trasie. No to wtedy będzie trochę bardziej komfortowo, ale ogólnie daje radę. Rower oczywiście. O, wreszcie uda mi się to normalnie nagrać. Molo w Kołobrzegu jest darmo, więc się przejechałem. Spoko. No, przed chwilką zaliczyłem glebę w Kołobrzegu. Koło wjechało mi w szyny. Gdyby nie ćwiczenia u trenera Wójciaka na Aikido, to bym miał nieźle. Dobrze, to na kostce brukowej zrobiłem pad i jest wszystko git. Dobra, jadę dalej. No, dziwny ten wyjazd na razie, ale parę utrudnień jest. Trzeba dać radę i robić swoje dalej. Przed chwilką jechałem sobie z babcią. Czy z babcią? No, z taką starszą kobietą mocno, która miała najcięższe przełożenie w rowerze swoim. Jechała na takim starym wolnobiegu, znaczy wolnobieżce, o. I jechała cały czas 27-28 na godzinę, zmęczona jak nie wiem. Mówię jej, że tak trochę szkoda kolan, nie? Ona mówi, że codziennie się próbuje tak męczyć po pół godziny, zadyszana. No i morał z tego taki, że rzeczywiście sama do mnie zagadała, ale morał z tego taki, że stary grzech się nie przesadza. Chociaż babcia sama do mnie zagadała, to gdzieś wcześniej w myślach miałem, żeby jej tego nie mówić, bo to i nie, i tak mnie nie posłucha i
Pierwsza intuicja chyba jest najlepsza. No, taka przygoda z trasy. Troszeczkę po polach, po lasach. Pękło pierwsze 100 km. No jedziemy, na razie samopoczucie nie najgorsze. Rower trochę skrzypi, ale jedzie. Jakaś ekipa na rowerkach sobie jedzie, może moja. Ta, do której chciałem się wczoraj podczepić. No zobaczymy. Gonię ich i gonię, ciekawe kiedy ich dogonię. Takie przemyślenia, że kolarzom przydałoby się tak, to znaczy takim fajtłapom jak ja, znaczy kolarzom, ja nie jestem kolarzem, rowerzystom przydałoby się, którzy się często wywracają, taki 3-miesięczny kurs aikido, nauka padów, bo dzisiaj to mi naprawdę uratowało tyłek, w sumie nie dziś, nie tylko dzisiaj, już 3-4 razy umieć padać, złożyć się dobrze i nic się nie dzieje. No więc może pady by były dobre, jak ktoś przewrotki często łapie, to się szybko składa do majukemi takiego padu. Na aikido chyba najlepiej padów uczą, bo miękko uczą i w różnych, z różnych płaszczyzn, z różnych jakby kątów, więc polecam. Taka dygresyjka. Są wiatry, nie ma góry, ale są wiatry, nie? Właśnie. Jadę sobie z chłopakami, wczoraj ich... Uśmiechy. O! Wczoraj ich poznałem i chciałem się dołączyć, fajnie. Zawsze coś urozmaicenie. Tak. To już, wiesz, już do znudzenia. I już wiesz, a teraz ty. Teraz tą sobie płyny nie. Ale widzę, że energia jest, co? Właśnie widać. Wiesz, coś tam pracuje. O, i tu ta mała latarnia. To jest mój grant, a popatrzcie, tutaj pan gania się grantem ze swoją córeczką, czyli to jest w ogóle klasa rower. Tak się stołujemy i zbijemy sobie F10. Rower jeszcze wytrzymuje. Co prawda jak przyspieszam, to troszeczkę się kołaczę, ale jest dobrze. Grand Turismo. Jest pilot, można jechać. Dołączy się jakiś sakwiarz do nas. Jest fajnie. Pogba jest. Ja też byłem. Isteremunde. Jechamy z wybrzeżem. No mam już około 1000 ludzi. No to szans. A do domu jak zajadę będę miał 1730 według Komoda. Rower z Urugwaju, a plaża z Dubaju. Patrzcie na ten, jak tu klimat jest. No jest czas. Czas na pierdoły. Ty, zobacz, jaka tu plaża. Dobrze, to szybko mi się wkoliło. Tylko, że ty mi wyślesz ślad. Spotkaliśmy kolegę, jedzie spod Mrzeżyna Rogowa do Ustki. No i następna przygoda. Stary Grant znowu kogoś poznał. Czekamy, aż minie deszcz. No, pierwszy raz ten wyjadę, zawsze na szosie.
to się po tych sutrach nie jeździ, a tu jest fajny klimat, więc pierwszy raz taka miejscówka. Ani pijaństwa. Po polach twój mąż jeździ. Widzą się tak na męczu, bo same kanie nie były. Same. Bo będziesz w kadrze, ładnie wygląda na tle tego. Tak, dokładnie. Asfaltowali też. Jesteśmy już w Łódzce. Za chwilę pęknie druga setka. No i będzie trzeba wracać. A, to okej. Z powrotem jeszcze stówka. Tutaj trzeba mi dobić 202 km, ale piękne dobijanie, zobaczcie co tu się dzieje. No. Chłopaki mnie podwieźli, bardzo fajnie, sympatycznie było. Pogadaliśmy, pośmialiśmy się. Opowiadali trochę. Fajnie. Taki smar. Na koniec życia dostać, to jest coś. Żegnałem chłopaków, no i wracam. Fajnie. Darek i Jarek. I trzeci kolega, zapomniałem trochę. Oj, no potem sobie przypomnę. No, teraz jeszcze stówka i jesteśmy w domu. Hej. Ścigam jakichś chłopaków pod górkę. Super ta dróżka między Łuską a Jarosławcem. Trochę szutrem, trochę takimi płytkami, ale są dobrze zrobione, więc nawet nie bije. Już przy takim lekkim zmęczeniu, no może średnim, już człowiek dostrzega piękno przyrody, ma wyostrzone te zmysły. Słońce wygląda, jakby było w worze. Nie daje swojego światła. Tutaj spotkałem pana, no i mnie trochę uratował, bo już się kryzys zaczął pod koniec robić. Jestem z Włoch Warszawskich. Z Włoch Warszawskich, o. Tak. Na imię? Sławek. Sławek, Marcin jestem. Jeszcze tylko 40 km i będziemy w domu. Przepraszam, jeszcze raz godność można? Sławek. Pozdrawia. Pan Sławek pozdrawia. Jeszcze tylko 30 km do domu. No, pęknie może te trzy setki. 20 km do celu, jeszcze jest jasno. Zmieniłem trochę drogę, żeby kilometraż się zgadzał. Troszeczkę dłuższą. Ale za to bezpieczną. Garmin już wszedł w tryb nocny. Ale jeszcze jest jasno. Gonimy czas.
Już prawie 300 km. Jeszcze 10 km i będzie 300 km.